Cześć, witam kosmicznych żeglarzy. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze, a także zapraszam do grup na Telegramie. Wszystkie linki znajdziesz pod tym filmem. A dziś materiał odnośnie airdropów, moi drodzy, kolejny deser w postaci airdropów. Kilka airdropów, takie combo tutaj dla was nagrałem. Po pierwsze, Territory, moi drodzy, no, i tutaj mamy dedykowaną stronkę do tego, gdzie możemy już odebrać ten airdrop. Tutaj mamy dwie opcje. Po pierwsze, moi drodzy, można połączyć się portfelem Kepler i za co ten airdrop? Był za staking atoma, moi drodzy. Trzeba było ten atom posiadać 20 maja w stakingu. Minimalna wartość to było 20 sztuk. Jeżeli wtedy tyle mieliście, to łączycie się portfelem. Następnie pokażę wam, ile tego. Ropo Wam się należy i należy sobie sklejmować. To jest pierwsza opcja. Druga opcja, jeżeli chodzi o Territory, tutaj po połączeniu będzie opcja poniżej z łączeniem się Metamaskiem i to się należy dla osób, które posiadały, moi drodzy, Orbital Apes NFT z puli Genesis. Tam było 10 tysięcy sztuk, one schodziły po 60 FMOS-ów swego czasu, więc ktoś, jeżeli posiadał je w portfelu, migawka była 21 września no i wtedy za jeden, za jedną taką takie NFT tutaj przyznają nam również tego airdropa. Więc stronka dedykowana podpinam wam pod filmem możecie sobie oczywiście tutaj już pomału claimować. Kolejna sprawa moi drodzy, Jekyll airdrop. Tutaj sprawa wygląda w ten sposób, że 9 kwietnia była migawka 2022 roku. Minimalne ilości to było 10 atomu, 10 Juno i moi drodzy, 20 Secret Network. Jeżeli ktoś jeszcze stake'ował dodatkowo u walidatora Jekyll DAO, no to tutaj bonus razy 2 wychodzi. I oprócz tego jeszcze, moi drodzy, za... Testnet, pamiętacie dwa miesiące temu wrzuciłem Wam taki testnet, 5 minut pracy nasz to kosztowało, bo tam testnet był naprawdę banalnie prosty i szybko go się wykonywało, no i tutaj można było zgarnąć również tego airdropa. Stronka jest dedykowana do tego, moi drodzy, łączycie się portfelem, należy nadać uprawnienia, nie przejmujcie się tutaj, jeżeli będziecie mieli trzecie uprawnienie poza standardowym, bo w przypadku tokenów Secret Network, no to jest tam, moi drodzy, dodatkowe uprawnienie. Następnie, moi drodzy, tu jest opcja check airdrop i wskazuje wam, ile tego airdropa wam się należy. I uwaga, przynajmniej w moim przypadku, za testnet otrzymałem dużo więcej tokenów niż za staking. Ja mam tutaj osobny portfel do testnetów stworzony, tak sobie po prostu to wymyśliłem i działam. No i za ten testnet 29 tokenów mi przypadło. Można było oczywiście na kilku portfelach to robić, musicie po prostu. Przemyśleć, czy warto w ogóle testnety robić. Jeżeli się chcecie w to bawić, no to robicie na kilku. Ja to robię tylko jeden portfelik sobie symbolicznie. Czasem, jeżeli będzie jakiś super, super testnet, no to wtedy może ewentualnie jeszcze na drugim. Ważne jest, żeby moi drodzy, tutaj sobie zarejestrować. Rejestracja jest do 24 października, z tego co kojarzę, więc na spokojnie tu na razie kwestia, że sprawdzamy airdrop, później go rejestrujemy. Kiedy można klejmować? Klejmować będzie można 26 października, jak ruszy tutaj cały ten jackal. No i teraz jeszcze dwa airdropy, ale te airdropy są tylko i wyłącznie dla osób, które wybrały konkretnych walidatorów i trzymały tam tokeny. Ja Wam tylko pokażę te strony, nie wyjaśnię dokładnie o co tutaj chodzi, bo ci co śledzą to będą wiedzieli, tak tylko informacyjnie, że są takie możliwości też, ale to już trzeba zawsze wchodzić w głębiej. Moi drodzy, Cleo Medes, no to jest właśnie walidator Cleo i oni mają tutaj możliwość jeżeli stejkowaliście u nich tokeny, jest Connect Wallet, akcja trwa od 1 do 31 października. Jeżeli nie mieliście konkretnego tego walidatora, to tutaj nic nie dostaniecie, nie musicie sprawdzać. Jeżeli stejkowaliście, to dostaniecie. No i tutaj akcje z Gelotto, moi drodzy, token GK, tak? AirDrop, no i tutaj również ten AirDrop wkrótce się powinien pojawić. Jest stronka już tutaj, widzę, dedykowana. Jellot to IO i GK, tutaj mamy coming soon, także możecie zwrócić na to uwagę. Także kilka airdropów tutaj, moi drodzy, nam wpadło, no i oczywiście polujemy na kolejne, które wkrótce się pojawią, na listing tych tokenów trzeba będzie poczekać, Torich powinno się wkrótce pojawić, pewnie na Frontier, Jackal czekamy do 26 października, jak już będzie uruchomiany mainnet i wtedy można ewentualnie, Coś myśleć dalej. Jeżeli chodzi o Cleo i GK, to tutaj te tokeny chyba już są możliwe w sprzedaży. Trzeba to się zobaczyć sobie na Frontier Osmosis. Także tak to wygląda. Kolejne R z kosmos ekosystemu. Ile one będą warte? No zobaczymy, ale ważne, że cokolwiek nam tutaj sukcesywnie coś pada. Tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału i zapraszam rzecz jasna do kolejnych. Dzięki, cześć.